Światła, kamera, akcja. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i zapraszam was na drugi odcinek Sonic Mania plus Encore Mode. Tak przy okazji, słowa, które przed chwilą wypowiedziałem na samym początku tego odcinka są małym, moim zdaniem, déjà vu. Bo ci, co oglądali oczywiście moją serię z Sonic Mania oryginalnej, to pewnie pamiętają, jak zacząłem oczywiście z tymi słowami odcinek numer 3 w oryginalnej Sonic Mania, nie w Encore Mode, czy też Sonic Mania plus Encore Mode, jeżeli mamy być precyzyjni i szczerzy. W tym odcinku zabieramy się za Studio Polis oraz Flying Battery Zone. A w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy pierwsze dwa zony, czyli Green Hill oraz Chemical Plant. I rozpoczynamy odcinek od w sumie Special Stage'a albo Dimension Heights. I standardowo mamy wiadomość Catch the UFO i musimy jakby dobrać się do tego UFO. Ta muzyka po prostu jest momentami irytująca, no ale wszyscy wiemy dlaczego, po prostu każdy z nas musiał jej słuchać po 10 razy, albo nawet i więcej, failując w tym Dimension Heights. W sumie tam Pixel jest też tego przykładem, bo oglądałem jego let's play, to on też w sumie tam nie świecił za dobrze przykładem w tych Dimension Heights. I nie chodzi o to, że uważam, że on jest słaby czy coś, tylko wiecie o co chodzi. Po prostu też failował. A ja akurat robię te let's play, przynajmniej z Sonic Mania robię w postprodukcji, więc ja po prostu moje nieudane próby w tych Special Stage albo Dimension Heights wycinam. Jestem ciekaw, czy w tym odcinku uda mi się zdobyć wszystkie te szmaragdy. Czy wy uważacie, że w tym odcinku zdobędę wszystkie szmaragdy? Jeżeli tak, no to się przekonacie. Nie będę dawał żadnych podpowiedzi. Ogólnie dzisiaj chciałbym zacząć sobie... W ogóle to, co widzieliście przed chwilą, to takie wybicie się. To dosłownie, ja jestem do teraz zdziwiony, że mi się w ogóle udało tego uniknąć, wiecie, tego upadku na sam dół, bo mogło to się naprawdę skończyć dla mnie, no nie fajnie, mogło to się naprawdę wielką śmiercią skończyć. Lub tragedią. Co więcej, co chciałbym jeszcze powiedzieć? Za chwilę zdobędziemy trzeci szmaragd chaosu, no ale dobra. Przejdźmy może teraz do konkretów, co w dzisiejszym odcinku. Tak jak wspominałem, w dzisiejszym odcinku robimy Studio Polis oraz Flying Battery Zone, czyli kolejne dwa poziomy, dwa zony. I jej, mamy 3 na 7 szmaragdów chaosu. Więc jako tako już mamy pierwszy akt zrobiony na 100%, bo już nie znajdę nigdzie drugiego Special Stage'a albo Dimension Heights. Studio Polis Act 1, po prostu moim zdaniem najlepszy soundtrack, jeżeli chodzi o Studio Polis. Ciekawostka, nie wiem czy wiedzieliście, ale Studio Polis było właśnie tym zonem, który zadecydował, że ja się naprawdę bardzo mocno zainteresowałem Sonic Manią. Serio. Może to być dla niektórych słaby powód, ale moim zdaniem Studio Polis jest po prostu na tyle oryginalnym zonem, że po prostu na sam widok, na początku po prostu no... Ciężko jest mieć inne zdanie, ciężko powiedzieć, że to jest, nie wiem, jakiś gówniany zone, bo wiadomo, są gusta i guściki, inni lubią, inni nienawidzą na przykład Studio Polis, no ale jednak trzeba przyznać, że nie jest on żadnym krapiszonem, bo wiadomo, są poziomy, które są kompletnym, załóżmy, nie wiem, dla niektórych gównem, na przykład znam opinię niektórych, że niektórzy nie lubią Flying Battery, bo dla nich jest za ciężki. Są też osoby, co na przykład nienawidzą Press Garden Zone. Są również osoby, co nie lubią Stardust Speedway. No, jest tego naprawdę od groma, bo wiadomo, to są gusta i guściki. I tego niestety nie przeoczymy. W oryginalnym let's playu z Sonic Mania, w sumie to tak dziwnie mi mówić w oryginalnym, więc może po prostu powiem, że w zwykłej Sonic Mania będzie lepiej. A więc w zwykłej Sonic Mania, którą nagrywałem dokładnie, może nie dokładnie, ale w sumie będzie niedługo rok temu, to jak pamiętacie, gdy robiłem Studio Polis, to u mnie był akurat 3 odcinek, a teraz jest 2. I pewnie zapytacie czemu. Otóż to wytłumaczyłem już w pierwszym odcinku, więc w sumie wytłumaczę szybko tutaj dla osób niewiedzących. Zawsze odcinki teraz będą półgodzinne z Sonic Mania plus Encore Mode. I będą co 2 dni, ale będziemy robili po 2 zony na odcinek. Czyli spodziewajcie się dosyć długich odcinków. Sonic Mania plus Encore Mode.
No dobra, przejdźmy może do tego, co się tutaj zmieniło. A co się zmieniło w ogóle w tym poziomie? Kompletnie nic, jak widzicie, tylko jedynie tło się zmieniło. Ale do tła przejdziemy za chwilę. Walczymy sobie teraz z minibossem tego oto zonu, albo po prostu aktu. Chociaż zonu też, bo w sumie on się nie pojawia w drugim akcie. A więc przed państwem Heavy Gunner, tak on się chyba nazywał. I przepraszam za ten trzask, bo zahaczyłem o podkładkę. Tak więc może to się mi uda wyciszyć w Audacity potem przy montażu. Ale tak, to jest Heavy Gunner. Mało tego, opowiem wam teraz jeszcze odnośnie imienia Mighty i Ray, ponieważ wiem, że może i jeszcze nie pojawiły się te komentarze, bo nie będę tego ukrywał, bo jeszcze nawet nie opublikowałem odcinka pierwszego, bo ja to w sumie nagrywam 6 września, w sensie komentuję to dla was. Ale, uwaga, Mighty i Ray tak naprawdę mają swoje rozszerzone imię, tak jak na przykład Sonic. Sonic ma Sonic the Hedgehog, Knuckles ma Knuckles the Echidna. A jak ma Mighty i Ray? Proszę państwa, Mighty the Armadillo, a Ray the Flying Squirrel. Dokładnie tak, to jest rozszerzenie ich imion. Ale cóż, Heavy Gunner został pokonany. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, jeżeli chodzi o taka zmianka, w sumie to nie jest przyczepienie, ale bardziej zwrócenie uwagi, to to, że tło troszeczkę w Studio Polis ma coś takiego, że ma za dużo fioletu i za dużo tego błękitu troszeczkę zmiksowanego, bo jak pamiętacie, w oryginalnym Studio Polis na przykład Heavy Gunner nie był fioletowy, tylko był bardziej czerwony i puszczał czerwone, z tego co pamiętam, pociski, czy tam niebieskie chyba. A tutaj puszcza fioletowe. Tak więc, no, dla mnie to jest osobiście szkoda, że Sonic Mania plus Encore Mode ma tak mało zmian, szczerze, bo sądziłem, że jak Sonic Mania plus wyjdzie, jak już oczywiście była zapowiadana wtedy, to tak, po pierwsze też mogę od razu powiedzieć, że nie śledziłem za bardzo informacji co do Sonic Mania plus, bo jak pamiętacie, w poprzednim odcinku sam zresztą mówiłem i to jest chyba raczej potwierdzone, że gdyby nie Sonic Mania Plus, to prawda jest taka, że o Sonic Mania dalej teraz byłoby cicho, no bo praktycznie co, hype był i hype się skończył i to jest rzecz normalna. Teraz na Sonic Mania Plus Encore Mode też będzie mały hype, ale ten hype, szczerze, on się szybciej skończy niż na oryginalną Sonic Mania. Mogę być teraz z wami szczery, o ile się już nie skończył. Bo wiadomo, ludzie są najpierw nastawieni, że ojej, wychodzi Sonic Mania Plus, prawie jak nowa gra. Tylko wiecie, co jest dla mnie osobiście dziwne? Ponieważ przypomnijmy sobie wydarzenia w Sonic Forces. Tak w sumie nawiązując już, bo Sonic Mania Plus jest, nie wiem, taką troszeczkę kontynuacją chyba Forces, no bo przecież klasyczny Sonic wrócił do swojego wymiaru. Z Sonic Mania zwykłej. I prawda jest taka, że na dobrą sprawę, co tu się takiego wydarzyło? Oni wrócili, jak gdyby nigdy nic nie stało. Dalej są te same zony, dalej są prawie, że ci sami... Tu są cały czas ci sami minibossowie i bossowie, więc to jest trochę takie zero oryginalności. Chociaż nie, bo mi się przynajmniej udało. Nie wiem, czy to jest oczywiście losowe, więc nie chcę tutaj jakby, żebyście brali moich słów jako pewnik. Ale na przykład... Jaki to był teraz zone? No wiecie, to był taki jeden zone, o którym było dosyć głośno. On był dosyć jakby, nie wiem, taką reinkarnacją jednego z zonów z Sonic CD. Ja już szybko zobaczę, co to był. Bo muszę oczywiście na dół zjechać na Wikipedii, bo w razie co mam odpaloną, żeby sobie przypomnieć. Mirage Saloon. O właśnie, Mirage Saloon. Pamiętacie Mirage Saloon? Przecież sekcja Sonica i Tailsa była... Oj, przepraszam, jako akt pierwszy zupełnie inna, bo przecież oni się poruszali tym samolotem Tailsa. A w Mania Plus Encore Mode oni jakby są w tej ścieżce Knucklesa. Wiecie, tej ścieżce, którą miał jakby tylko Knuckles dostępną. Ale cały czas jakby, mimo że powiedziałem to w poprzednim odcinku, to cały czas czekam na odpowiedzi, mimo że jeszcze nie było pierwszego odcinka. A mianowicie czekam na odpowiedzi odnośnie tego, czy chcielibyście, żebym zrobił kiedyś w przyszłości let's play z historii osobnych postaci, czy wolelibyście to jako livestream. Bo ja mogę bez problemu robić na przykład historię Tailsa,
mogę robić historię Knucklesa, Raya i Mighty'ego, bo w sumie już bym zrobił nawet ich historię do oryginalnej manii. Tylko bym oczywiście nazwał to, że nie wiem, Knuckles Story, Tails Story, czy coś takiego. To już od was zależy. Ale dobra, przejdźmy może do komentarza Crackersa D pod moją pogadanką z Sonikiem Wariatem, a.k.a. Michałem, a.k.a. Sonikiem 1994.pl. Bo zrobiliśmy pogadankę o Soniku, w sensie, wiecie, w jakim kierunku seria zmierza i jakby nasze przemyślenia i nie wiem, jak my byśmy oboje widzieli nową grę, która by miała wyjść. I tam poruszaliśmy kwestię dosyć znaną każdemu, a mianowicie Phantom Ruby, czyli ten Rubin, który jest znany od Sonic Mania poprzez Sonic Forces i poprzez Sonic Mania plus Encore Mode. I po raz kolejny robimy minigierkę 3D Pinball, którą oczywiście szybko zrypałem, bo nie chciałem się w sumie tutaj dostawać, bo przypadkowo skoczyłem. Tak swoją drogą Studio Polis Act 2 ma moim zdaniem troszeczkę taki średni soundtrack. Ja szczerze wolałem akt pierwszy niż akt drugi. Ale to są oczywiście, to jest moje zdanie, gusta są różne, więc myślę, że są też osoby, co wolą akt pierwszy, a są osoby, co wolą akt drugi. Nie wiem, mi się wydaje, że akt pierwszy bardziej pasujący, no ale to jest moje zdanie. Tak czy siak, dlaczego... Dobra, może przejdźmy do tego komentarzu od Crackersa D. Nie zapomnijmy o tym, że po zakończeniu Sonic Mania upiorny Rubin wchłonął szmaragdy. Tak, odniosę się do tego, bo jak widzicie, tutaj walczymy sobie z Eggmanem pogodynką, jak ja to lubię na niego mówić. No bo w sumie na dobrą sprawę to jest Eggman robotynka, pogodynka, nie robotynka, albo Weather Mobile, jako się oryginalnie nazywa. No i widzicie sami po tym, że walka jakby się w ogóle nic nie zmieniła. Kompletnie się walka nie zmieniła z Eggmanem, więc... Więc ta. No i mogę przypomnieć sobie, że te światła, co widzieliście, co padały na Raya i na Sonika, to by bardzo ich skrzywdziły, przez co straciłbym swoje dwa pierścienie. I standardowo telewizja Eggmana została przerwana, ponieważ Eggman został pokonany i tak to się skończyło. No ale dobra, przejdźmy może do rozwinięcia tego komentarzu. A więc tak, Crackers D. Co sądzę o twoim komentarzu? Uważam, że masz rację. Aczkolwiek ja bym to bardziej napisał, że Phantom Ruby, bo ja jakoś nie potrafię zdzierżyć nazwy upiorny szmaragd. Dla mnie ona jest abstrakcyjna i dziwna w sumie. Chociaż słowo abstrakcja to jest będzie bardzo dziwne i złe określenie, dlatego powiem, że dla mnie osobiście to jest... No... Ja bym tak nigdy nie powiedział. I co do tego, zgadza się, Phantom Ruby wchłonął wszystkie szmaragdy. Ale tak jak, nie wiem, odniosłem się tam chyba, a jak nie odniosłem się, to odniosę się w sumie w tym odcinku. I przy okazji zdobyliśmy kolejny wielki pierścień, który zabierze nas do czwartego Special Stage'u albo Dimension Heights, który jest zdziepko trudniejszy i w tle można zobaczyć pękniętą planetę? Coś takiego? Nie wiem, to mi się wydaje, jakby jakaś rakieta miała się rozbić o planetę i nie wiem, zaraz miałaby wchłonąć wszystko. I te ryby w ogóle są przerażające, co tutaj w tle występują. Masakra w ogóle. Swoją drogą, czy wam też się ten Dimension Heights kojarzy troszeczkę z tymi Vaporwave'ami z lat 90? Bo mi się szczerze to trochę kojarzy z tymi Vaporwave'ami. Tym bardziej, że... No nie wiem, niebo jest jakieś takie dziwne. To takie morze, bardzo. Tak czy siak. Odniosąc się dalej, faktem upiorny Rubin zrobił coś takiego, ale pomyślmy sobie teraz wszyscy. Phantom Ruby, który jest znany jako ten Rubin cały, upiorny, jak to niektórzy lubią mówić na to, jak tłumaczenie nam mówi, miał coś takiego, że miał tą tak zwaną moc teleportacji, bo sami widzieliśmy, że na przykład Infinite i... Po prostu, no to nie tyle co Infinity, ale po prostu miał moc taką teleportacji. I teraz tak. Uważam, mogę się mylić, mam takie w sumie wrażenie,
że Phantom Ruby jest nam do końca nieznany. Nie zrozumcie mnie źle, ale dużo osób powie, że hej, przecież jest nam znany, bo sam Infinite przecież tam próbował unicestwić Sonika, wysyłając te jakieś dziwne... No, że po prostu jak Sonic, załóżmy, uderzył w coś, to potem miał takie trochę taką schizę. Otóż nie do końca, no bo sami wiemy, że on ma coś takiego, jak tą moc teleportowania, czy coś takiego, z tego co pamiętam. No, od tego jest właśnie Phantom Ruby. Przy okazji zdobyliśmy purpurowy szmaragd chaosu. Ale z tego co ja dobrze pamiętam, było coś takiego, że ponoć Infinite mówił, że jak Eggman dorwie się do Phantom Ruby, to przecież mogą oni wszyscy zginąć. Bo on ma taką niewyobrażalną moc. Więc w takim bądź razie śmiem twierdzić, że Infinite nie do końca wiedział, jaka jest moc Phantom Ruby. Albo zrobił to celowo, by Eggman serio zgładził cały świat łącznie ze sobą, no bo... No nie ukrywajmy, no ale... Gdyby on, załóżmy, użył mocy takiej stuprocentowej z Phantom Ruby, to przecież wszyscy by zginęli łącznie z nim. I gdzie on by wtedy zbudował swoje imperium? To troszeczkę się kupy nie trzyma, moim zdaniem. Chyba, że ja coś pokręciłem, ale ja tylko patrzę przez pryzmat wydarzeń, jak grałem w Sonic Forces. I wcześniej w Manie, a potem w Sonic Forces. I przez pryzmat tego, co ludzie czasami piszą, i patrzę sobie tak i mówię sobie... Może faktycznie niektórzy mają rację, że ten, bo w sumie co do Phantom Ruby całego Sonic Forces to można zrobić, kurde, nie wiem, z 10 materiałów i robić jakieś specjalne analizy, szukając, nie wiem, jakiś, nie wiem, kurde, jak to się mówi na to. Fuck, zapomniałem. No, że można po prostu szukać w nieskończoność informacji jakichś i po prostu jakichś skojarzeń albo, nie wiem. Ale wiem, że zaraz się odezwą obrońcy, co powiedzą, że ty sobie dodajesz coś, albo ty patrzysz przez zły pryzmat, bo nie dodawaj sobie, bo teraz psujesz kanonikę Phantom Ruby czy czegokolwiek. Ja tylko, moi drodzy, patrzę przez to, co mniej więcej Sonic Forces też pokazało, bo przecież było coś takiego, że połowa nie wiedziała w ogóle od czego jest ten cały Phantom Ruby. Widzieli tylko, że coś tam z teleportacją, jakieś tam schizy, cofanie się w czasie, no ale jako tak on swoją drogą jest bardzo niebezpieczny, no. Nie ukrywajmy tego. Bo gdyby Eggman się dorwał do niego i w 100% wykorzystał całą jego moc, no to prawda jest taka, że oni by wszyscy zginęli. Sonic, Knuckles, Shadow, Rouge, Vector, Charmy, Młody. Mam w nieskończoność wymieniać, kto by jeszcze zginął wtedy? Po prostu wszyscy by zginęli, cały świat by został zgładzony, a Eggman mógłby co jedynie sobie pomarzyć o zbudowaniu Imperium, chociaż nie mógłby marzyć, bo byłby martwy. Skoro Eggman sam chce dokończyć dzieło Geralda Robotnika, przecież sam to nawet potwierdził w Forces. Ale są też głosy, z którymi się spotkałem, że ponoć to jest hipokryzja ze strony Eggmana. Bo ponoć jedna osoba mi w sumie to powiedziała. I nie wiem, czy to jest w sumie prawda, dlatego zwracam się również do was, do osób, które są bardziej obyte w temacie. A mianowicie było coś takiego, że Eggman niby w Adventure, czy tam chyba nawet... Chociaż właśnie tutaj jest problem, bo ja nie pamiętam, czy on mówił o sadze Adventure, czy on mówił o anime zwanym Sonicu X, albo Sonic X bardziej, a nie Sonicu X. I mówił, że ponoć Eggman na dobrą sprawę miał jako tako szacunek do swoich wrogów, do swoich przeciwników. Czytaj Sonic, Knuckles i tak dalej. Więc jako tako on nie chciał, żeby oni zginęli, no bo z kim on by miał się konfrontować. Jedyne co on chciał, to zawładnąć światem, a ich mieć pod jakby, nie wiem, że mieli być oni jego niewolnikami, a nie, że mieli zginąć śmiercią bardzo bolesną i nienaturalną. Tak swoją drogą, gdybym miał tego, to bym chciał zobaczyć, co tam w ogóle jest. Ale nie pamiętam, czy ja się w ogóle tam dostałem, szczerze, bo jak widzicie, tutaj będę próbował się tam dostać do tej takiej szparki.
Bo jak dobrze pamiętacie, w oryginalnej Mani tam był ten, Dimension Height. Ale z tego co widzę, nie mogłem Rayem się tam dostać, bo jakby ściana była tam zablokowana. Czyli jak już, to bym się mógł tam Tailsem dostać, albo Knucklesem. Dlatego w tym momencie, z tego co widzę, sobie zaraz odpuszczę. No dobra, jeszcze nie teraz. No, i co ja teraz zrobię? A, dobra, poszedłem dalej. Gee, dobra, sobie w końcu odpuściłem. Nie przemyślałem trochę tego, bo mogłem skoczyć tam w sumie. I gdybym zdobył wtedy ten, o Jezu, to bym mógł wtedy tam się cofnąć, ale tam zrypałem, nie? Kompletnie ten, PogChamp, rip. Mówiąc w ogóle teraz o Flying Battery Zone, patrząc przez pryzmat tego, jak ten zone wygląda w Mani plus Encore Mode, to mogę co jedynie stwierdzić, że on nie uległ żadnym chyba zmianom z tego co widzę. Chyba, że ten Dimension Heights na samym początku, to co jedynie może być zmiana, że jakiś pierścień został przeniesiony na początek poziomu. Co byłoby dosyć wiarygodne, ale tak mi się przynajmniej wydaje. No i oczywiście starta tych wszystkich robotów. Nazw ich nie będę wymieniał, ponieważ to nie jest ten słynny Sonic 3 and Knuckles, gdzie czytałem. W sumie to też zacząłem to w Soniku 2, bo ci co nie wiedzą, to może opowiem krótką historię o moich let's playach legendarnych z Sonika 2 i 3. Otóż ci co są od początku prawie mojego kanału, pamiętają mój słynny let's play w 2015? Tak, to było w 15, no. Z Sonika 2 i 3, gdzie zrobiłem coś takiego, że czytałem japońskie nazwy badników. Niektórzy mieli do mnie potem o to żali pretensje, ale hej, byłem jedyny, który zapoczątkował ten trend. Bo wtedy to nie przypominam sobie, żeby ktoś takiego coś czytał, że wszystkich badników japońskie nazwy, i to potem tak tłumaczył. Więc jako tako poświeciłem trochę oryginalnością. Więc mogę być z siebie dumny. Miejmy nadzieję tylko, że pozostali nie będą śledzili moich takich poczynań. Ale cóż, walczymy teraz z minibusem, tak. Oczywiście, bo to nie są bossowie, tylko busy. Walczymy sobie z Big Squeezem. A raczej powalczyliśmy, bo już został on pokonany. Myślę, że chyba nie muszę komentować walk z bossami, bo jak widzicie, one się praktycznie niczym nie zmieniły. Bo co się jedynie zmieniło? Tło? Naprawdę? To jest naprawdę co komentować, serio. Nie ma co. No i oczywiście robiłem teraz coś, co wiele osób nienawidzi, oglądając właśnie tego typu let's play'e, walkthrough'y, gameplay'e, czy cokolwiek, czyli po prostu naparzałem w ten znak zakończenia poziomu. Lubię tym czasami denerwować ludzi, nie powiem, że nie. I niestety nie mam cool bonusu, a wielka szkoda. Teraz ściany próbowały nas zgnieść, a my zostaliśmy zabrani do aktu drugiego Flying Battery Zone. Matko Bosko, szanuję bardzo soundtrack z Flying Battery Zone. Jest po prostu epicki. A przynajmniej akt drugi jest epicki. Nic się tu nie zmieniło, dalej są te same sterty robotów. Dalej jest wszystko to samo. A tło? W sensie to niebo? Z tego co pamiętam, chyba tło było tej samej barwy, tak więc mogę co jedynie z ręką na sercu i czystym sumieniem powiedzieć, że nic się nie zmieniło w Flying Battery Zone. Ale bardzo szanowałem te efekty specjalne w postaci deszczu, serio. Moim zdaniem to są wielkie propsy. Nawet źle mi nie idzie w sumie. Tylko jedyne co, to miałem problemy trochę z tym. No, jak to się mówi. Zapomniałem, grając wtedy w Sonic Manie, w sensie nagrywając ten gameplay, to zapomniałem, że przecież mogę tym D-padem i strzałkami normalnie. Że na przykład jak Sonic się kręci właśnie na tym, jak to się kurde nazywa, na tej rurze kręcącej się bez żadnych skojarzeń, to przecież jak wciśniemy D-pada albo strzałkę w prawo, to przecież on poleci w prawo, bez względu czy on się wkręci w lewo, czy w górę, czy coś takiego. Przynajmniej ja to zauważyłem, nagrywając dla was gameplay o drugiej w nocy, wtedy.
Bo ja całościowo gameplay chyba skończyłem nagrywać blisko trzeciej. Nagrywałem to 26 sierpnia, więc jako tako ten let's play, mimo że on jest we wrześniu, to można go zaliczyć jako let's play letni jeszcze. Bo jeszcze lato trwa. Najlepsza muzyka nietykalności, serio. Lepsza niż ta w Sonicu 3 i Knuckles, nawet mogę to powiedzieć. Bardzo szanuję tą muzykę, jest ona świetna. Oh yeah! O, i gramy teraz z Tailsem, najlepszą postacią z całej serii. Nawet Pixel ją uwielbia. A jak już Pixel uwielbia Tailsa, to już oznacza, że to jest coś naprawdę mega. Cieszę się, Pixel, że masz nastawienie takie zarąbiste do Tailsa. Że jest on twoim ulubionym lisiaczkiem. Kurde, i zrypałem, bo gdybym się, wiecie, tak lepiej odbił, to bym mógł znowu mieć nietykalność. I bym mógł dłużej posłuchać sobie tej wspaniałej muzyki. Nie pamiętam szczerze, ile razy ona leciała podczas nagrywania tego gameplayu. Ale bardzo szanuję muzykę z aktu drugiego, jest ona najlepsza. Lepszej muzyki chyba nigdy nie było, jeżeli chodzi o Flying Battery Zone. Ty-ty-ty-ty-rym. Tym. I ta sekcja z gitarami jest po prostu fajna. Naprawdę, bardzo szanuję. Ogólnie moim zdaniem, jeżeli chodzi o Sonic Mania, no to moje zdanie się nie zmieniło. Wciąż uważam, że Sonic Mania jest tą najlepszą chyba klasyczną grą Sonica. Aczkolwiek bardzo boli mnie jedno, że jak są te takie spory pomiędzy Manią a Forces, to dużo osób moim zdaniem tak za bardzo przechwala tą Manię jednak, że ona jest dobra, ale nie powiem, że jest najlepsza, bo ja nigdy nie powiem, że Sonic Mania, znaczy teraz powiecie, że to hipokryzja, bo przed chwilą powiedziałem, że najlepsza gra z klasycznego Sonica. I to jest fakt, bo jeżeli chodzi o serię klasycznego Sonica, to uważam, że to jest najlepsza gra. Ale nigdy nie porównuję klasycznych gier z seriami Adventure, tudzież z tymi, gdzie już występuje Modern Sonic, bo wiadomo, że to nie jest już, to nie jest jedno i to samo. To tak samo, jakbyśmy mieli porównywać Crasha klasycznego do Crasha Modern. Tego Crasha, wiecie, od The Wrath of Cortex. Nie, w sumie The Wrath of Cortex to jest taka dziwna sprawa, bo ludzie nazywają Crasha z The Wrath of Cortex niektórzy klasycznym wciąż Crashem, bo nawiązuje do trójki. Do Crasha trójki. Warped. Więc, no w sumie, no co mogę powiedzieć w tej kwestii? No to tak samo jakbyśmy, o, mieli porównywać klasycznego Crasha do Crasha z Crasha of the Titans, Mind Over Mutant, Crasha Boombanga na przykład. Nic się kupy nie trzyma. Bez kitu. Nic się kupy nie trzyma. Ale przyznam, że przyjemnie mi się nagrywało szczerze gameplay z Sonic Mania Plus. Jakby planowała Sega jeszcze wydać jakieś DLC do Mani, chociaż w to wątpię już. Bo wydaje mi się, że Plus to będzie takim ostatnim DLC. Jakby planowali, no to w sumie fajnie byłoby, gdyby dodali więcej na przykład nowych poziomów czy coś, bo szczerze? Sonic Mania Plus Encore Mode miałaby jeszcze większy plus, gdyby na przykład dodali jakieś ekskluzywne poziomy, żeby troszeczkę rozgrywkę przedłużyć. To byłoby naprawdę bardzo spoko. A tak to niestety, mamy co mamy. Ale nie ma co narzekać. Co się lubi, to się ma, co się lubi, to się nie ma chyba. Nie pamiętam, jak to szczerze szło, to przysłowie. Więc już się zamknę. Aj, te zony mają swój klimat. Mają. Ty-ty-ty-ryn-ty-ry-ty-ryn. Ale szybko, ale speed. Ogólnie powiem szczerze, że jeżeli mam być szczery... Kurde, wiem, że za dużo słowa szczerze, szczere, szczery i tak dalej. Normalnie szczery Jerry. Taki youtuber.
to mogę co jedynie wam powiedzieć, że ogólnie Flying Battery Zone aktowo i razem spędziłem 14 minut. I pewnie powiecie, to w takim momencie, że ty jesteś lama. Możecie tak sądzić, aczkolwiek pamiętajcie, że ja tutaj też eksplorowałem, bo ja szukałem tych pierścieni, tych gigantycznych pierścieni, i dosyć często było tak, że te poziomy robiłem trochę na ślepo. I na ślepo szukałem tych pierścieni wielkich, tak więc mam małe wytłumaczenie, dlaczego często tak długo siedziałem w tych zonach. Robimy teraz sobie, a raczej w tym momencie walczymy z bossem Spider Mobile, który, jak widzicie, nic się nie zmienił, kompletnie. Walka jest wciąż ta sama, musisz po prostu uderzyć w ten duży... w tą dużą piłeczkę z gwiazdką i wtedy Spider Eggman będzie po prostu, że tak powiem, odbijał się, po czym za pomocą tych ruchomych rur musimy uderzyć w to oto kółko, a on wtedy się odbije tak mocno, że uderzy w kolce. To jest cała walka. Nie ma co tutaj dużo wytłumaczyć. Nie ma co tutaj dłużej tłumaczyć. Pamiętam, jak robiłem pierwszy raz manię na streamach, jak ogólnie pierwszy raz wtedy grałem, to miałem małe problemy z tym bossem, ale jak to mawiają, trening czyni mistrza. To jest bardzo mądre przysłowie moim zdaniem. No ale cóż, wydaje mi się, że to już będzie koniec tego odcinka. Mimo że jeszcze walka trwa, to już zaraz będzie koniec. Więc ja już zdążę się z wami pożegnać tu i teraz. Mam nadzieję, że jestem informatywny, mam nadzieję, że let's play wam się podoba. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co wrzucę. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, bo to też również i motywuje. Tymczasem Sonic i Ray biorą paralotnie i udają się do Press Garden Zone. Do zobaczenia w trzecim odcinku.